Ulica Kościuszki znów częściowo wyłączona z ruchu. W ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ełk kontynuowane są prace ziemne związane z budową kanału deszczowego. Z tego też powodu jezdnia na odcinku od szpitala do ulicy Dąbrowskiego jest nieprzyjezdna. Prace odbywać się będą głównie na obszarze chodnika. Na ten czas zmieni się również trasa kursowania autobusu na linii numer 16 z ulicy Dąbrowskiego na ulicę Armii Krajowej. Lotnisko w Ełku jest coraz bardziej realne. Ełk w partnerstwie z Krosnem i Chełmem będzie realizowało projekt Odlotowa Polska Wschodnia. Celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i naukowej w oparciu o opracowanie możliwości rozwoju lotnictwa. Przez najbliższe półtora roku będą prowadzone badania eksperckie, które mają wskazać najlepszą lokalizację lotniska. Najbardziej interesujący obszar położony jest w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16 w pobliżu Pisanicy. W pierwszym etapie szacujemy, że chcielibyśmy wykonać lotnisko trawiaste, które będzie przyjmowało awionetki 4-6-osobowe i według ekspertów koszt przygotowania takiego terenu to jest kwota rzędu od 300 do 500 tysięcy złotych i tutaj miasto samo mogłoby poradzić sobie w realizacji tego przedsięwzięcia. Kolejny etap to powstanie lotniska z betonowym pasem startowym o długości 1600 metrów, lotniska lokalnego, które byłoby w stanie przyjmować 20-osobowe samoloty. Czas realizacji uzależniony będzie od środków finansowych, ale realny okres to rok 2018.